się wolność! Koniec, koniec. Nie, jeszcze jakieś. Zróbmy jakiś album, no odczep się i już. No, nie będziemy sobie prezentacji, przecież głowę zabrać. Jeszcze, przecież są ferie, nie powinniśmy przecież nic dostawać do domu za darmo. Przecież co to jest? Co to? Powiadom sebe. Dobra, dobra, dobra. Powiadom. Cześć, teraz idę. Seba, no tak. Seba? Cześć, tu Piotrek. Słuchaj, pani w szkole prosiła, żeby zrobić projekt o legendach. No, wzięliśmy się do grupy. Ja, Marcin i Kacper. No. I jutro u mnie o 14 jest spotkanie. Będziesz? No to super. To hej, cześć. Seba? Słuchaj, to znowu ja, Piotrek. Pamiętasz tą legendę o skarbie powstańczym? To może wykopimy ten skarb i nie będziemy musieli nic robić na Polski. Ale zrobimy to sami, wiesz. Skarb na pół, a nie na cztery. Skarb, nie skarpety. No. To dzisiaj o północy. Przyjdź pod ten stary garaż. Tylko pamiętaj, weź ze sobą łopatę. No, to cześć. Co? No wiem, znam legendę. Powstańcy zostają zaatakowani przez Rosjan. Jeden z naszych ucieka na tą i chowa skarb na tej górce z kościółkiem. No wiem, no. Dopadają go ci Rosjanie w końcu i zabijają. Tam straszy, ta, w twojej głowie straszy. No, dzisiaj o północy i weź łopatę. No, cześć. A ty nic nie wziąłeś do kopania. Mam coś o niebo lepszego. Udokumentujemy to odkrycie. Mam nic. Dlaczego nie kopiesz? Dzień dobry. Gdzie pan jest? Gdzie jest skarb?
Znajdzie go tylko ten, kto pieniądze przeznaczy na obudowę kościoła. Chyba mnie obrali. A poczekam jeszcze chwilę. Co ty robisz? Co będziesz miał tu być? Jak to? No w głębi jaźniej! Patrzcie, Lukie! Przecież mi to! Mam go nagranego! Aćko! Czy to są ferie? Dobra, do domu! Chodźcie. Oglądałeś to już? Nie. A co z Marcinem? Chory jest. Dobra. Idziemy tu. No i czemu nie kopiesz? Dzień dobry. Kim pan jest? Gdzie nasz skarb? Wy też macie ochotę na skarb?